Usza Rutkowska, witam serdecznie Państwa w poniedziałek 21 stycznia. Pora zacząć horoskop dnia i sprawdzić, co nas dzisiaj czeka. Wodniku, tydzień rozpocznie się dla Ciebie bardzo przyjemnie. Spodziewaj się pobudzenia intelektualnego większego niż zazwyczaj. Będziesz miał siłę przebicia potrzebną do forsowania propozycji w miejscu pracy, również do podbijania opornych serc. Płeć przeciwna padnie Ci dziś do stóp. Jedz mniej mięsa czerwonego. Ryby, możecie się teraz spodziewać sukcesów w miejscu pracy. Możecie wpaść w jakiś genialny pomysł, który spodoba się waszemu szefowi. Dobry dzień na kontakty z rodziną i bliskimi. Harmonijna koniunkcja księżyca ze słońcem ułatwi wam komunikację. Łatwiej będziecie się dzisiaj dogadywać z innymi. Nie będziecie też narzekały na swoje ogólne samopoczucie. Baranie, dzień pomyślny głównie dla Twoich spraw zawodowych. Łatwiej niż kiedykolwiek przyjdzie Ci rozwiązywanie problemów logistycznych, szybciej też uwiniesz się z obowiązkami. Jeśli zaś chodzi o sprawy sercowe, to spodziewaj się lepszej komunikacji z partnerem lub kimś, kto Ci się po prostu podoba. Uda Ci się osiągnąć porozumienie, a nawet zrobić krok do przodu. Zioła przyspieszą Twój metabolizm i ułatwią detoks. Byku, to, czym zamarzysz, znajdzie się dziś w zasięgu Twoich rąk. Będziesz pomysłowy i bez trudu wytyczysz sobie ścieżkę do celu. Harmonijna koniunkcja księżyca względem słońca sprawi u Ciebie, że zdecydowanie łatwiej będzie Ci osiągnąć porozumienie z partnerem i kolegami. Noś przy sobie ulubiony przedmiot. Ochroni Cię przed negatywnymi wpływami. Bliźnięta. Nastawcie się dziś na twórcze działania. Nie będziecie miały problemów w pracy. Łatwo przyjdzie Wam realizować zawodowe cele. Relacje z otoczeniem na duży plus. Bez trudu dogadywać się będziecie ze wszystkimi. Macie też szansę na niewinny flirt, który na dłużej może przerodzić się w coś więcej. Ograniczcie spożywanie kawy i uzupełnijcie niedobory magnezu. Raku. Dzień korzystny na gruncie zawodowym i osobistym. Twoja głowa kipieć wręcz będzie od dobrych pomysłów, które zapragniesz szybko wcielić w życie. Przełożony z podziwem patrzył będzie na to, jak robota pali Ci się w rękach. Łatwiej niż kiedykolwiek nawiążesz kontakty z kimś, kto jest bliski Twemu sercu. Może dziś też odetchniesz z ulgą. Osobom spod Twego znaku nie grożą żadne dolegliwości zdrowotne. Lwie. Już od samego rana poczujesz przypływ twórczej energii. Nie zabraknie Ci przy tym zdrowego rozsądku. Nie będzie żadnych zagadnień, z którymi ciężko Ci będzie sobie poradzić. Zadziwisz otoczenie swoimi innowacyjnymi pomysłami i umiejętnością rozplątywania nawet najbardziej zawiłych problemów. W uczuciach ciepło, partner Cię doceni. Możesz spodziewać się przyjemnych doznań. Uważaj tylko na urazy mechaniczne. Panno, Twoje dzisiejsze pomysły nie będą jak zwykle oderwane od rzeczywistości. Działaj, bo masz szansę na sukces. W życiu uczuciowym przyjemne promienie słońca. Ogrzewać Cię będzie słońce w harmonijnym układzie z księżycem. Bywało lepiej, ale nie musisz się obawiać poważniejszych problemów ze zdrowiem. Wago.
znajdziesz się pod wpływem sekstylu Merkurego do Neptuna, który ześle Ci kilka naprawdę sensownych spraw. Ma szansę na udane relacje z płcią przeciwną. Przed południem Księżyc trochę namiesza w Twoim nastroju, sprawiając, że będziesz miała wahania humoru. Miej większy dystans do siebie. Skorpionie, przez cały dzień będziesz bardzo nastawiony emocjonalnie do wszystkiego. Układy planetarne wzmocnią Twoją twórczą wyobraźnię i ześlą Ci rewelacyjne pomysły. Będziesz miał dobry nastrój i harmonijne relacje z ludźmi. Poczujesz teraz motyle w brzuchu. Docenisz w końcu Twoją połóweczkę. Nie popadaj tylko w rutynę, bo jest ona Twoim śmiertelnym wrogiem. Strzelcu, bez trudu poradzisz sobie teraz z zadaniami, które otrzymasz od szefa, a nawet przedstawisz mu jakieś swoje nowe pomysły. Jest duża szansa na to, że mu zaimponujesz, co zaprocentuje w przyszłości. Relacje z ludźmi też będą udane i trudne sprawy znajdą w końcu rozwiązanie. Spodziewaj się dziś poprawy ogólnego samopoczucia. Koziorożcu, dzień wypełniony intelektualną pracą, obowiązkami i harmonijnymi relacjami z otoczeniem. To z całą pewnością dobry dla Ciebie czas. Układ planet ułatwi Ci pracę opartą na analitycznym myśleniu i szukaniu kreatywnych rozwiązań. Bez trudu łączyć będziesz obowiązki i przyjemności, a partner nie będzie mógł Ci się wręcz oprzeć. Wsłuchuj się częściej w swoje ciało. I to był już ostatni znak zodiaku. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia jutro.